MS Piłsudski i MS Batory, dwa polskie transatlantyki w okresie przedwojennym, były nie tylko statkami pasażerskimi, ale również ambasadorami polskiej kultury. Te nowoczesne i luksusowe motorowce wykonywały m.in. cykliczne rejsy do Nowego Jorku. Podróż nie była tania, bo kosztowała równowartość 5 dobrych pensji. Może jeszcze kiedyś zobaczymy luksusowe wycieczkowce pod polską banderą. Cześć, mam na imię Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii Polski, a w dzisiejszym filmie dowiecie się, jak wyglądały przedwojenne rejsy polskimi transatlantykami, na przykład MS Batory, jak wyglądały ceny, klasy, rozrywki i czas podróży. Dziękuję wszystkim subskrybentom oraz zapraszam do obserwacji mojego kanału. A teraz zaczynamy. Oba liniowce, MS Piłsudski oraz MS Batory, zbudowane zostały we włoskiej stoczni Cantieri Runtini del Adriatico. Miały one długość 160 metrów, szerokość 21,5 metra i zanurzenie 7,5 metra. Ich wyporność osiągnęła 15 tysięcy ton, a dzięki silnikom diesla o mocy 12 tysięcy koni mechanicznych mogły osiągnąć prędkość maksymalną 20 węzłów. Za te statki zapłacono głównie dostarczając polski węgiel. MS Piłsudski rozpoczął swoją dziewiczą podróż 15 września 1935 roku, natomiast MS Batory został włączony do służby 23 kwietnia 1936 roku. Obydwa statki były częścią floty Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe. MS Piłsudski i MS Batory miały za zadanie służyć jako reprezentacyjne ambasady na wodach, przyciągając pasażerów z różnych zakątków globu. Wnętrza tych okrętów zostały starannie zaprojektowane przez zespół polskich twórców pod kierownictwem Wojciecha Jastrzębowskiego, który zadbał o każdy detal. Od wyglądu pomieszczeń po drobne elementy wyposażenia, włączając w to elegancką zastawę stołową oraz wyrafinowane menu. Dzięki temu podróżujący mogli doświadczyć wyjątkowego połączenia funkcjonalności z artystycznym pięknem, co czyniło rejsy tymi statkami niezapomnianym przeżyciem. Każdy element na pokładzie był świadectwem polskiego rzemiosła i designu. To podkreśliło prestiż i unikalny charakter tych transatlantyków. Liniowce miały 7 kondygnacji, które są opisane od najwyższej do najniższej, a rozmieszczenie pomieszczeń jest przedstawione od przodu statku aż po jego tylną część. Mostek kapitański, pomieszczenie służbowe, przestrzeń do gier sportowych, radiostacja, pomieszczenia służbowe, kabiny pasażerskie numer 1-31, bar A, werandą pokład odkryty, duża przeszklona weranda, czytelnia, salony towarzyskie, pokój dzienny, kabiny pasażerskie, sekcja 100, bar B, pokład otwarty dla spacerów i leżakowania. Centralne wejście, kabiny dla pasażerów w sekcji 200, biuro zarządcy statku, biuro głównego stewarda, sklepik na pokładzie, zakład fryzjerski, restauracja A, kuchnia statkowa, restauracja B, drugie wejście główne, kabiny dla pasażerów w sekcji 700, drugie biuro zarządcy statku, salon fryzjerski, salonik społeczny oraz pokój zabaw dla dzieci. Pomieszczenia służbowe, kabiny pasażerskie w sekcji 300, 500 i 800, pomieszczenia służbowe, szpitale okrętowe, drukarnia, pralnia, pomieszczenia służbowe, kabiny pasażerskie sekcji 400, 600 i 900, pokład D, pomieszczenia służbowe, basen do pływania, natryski, sale gimnastyczne. Wszystkie kabiny były wyposażone w szafy w ilości równej miejscom sypialnianym, umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, natomiast łazienki znajdowały się w każdej sekcji kabin pasażerskich. Tylko nieliczne kabiny wyposażone były w prywatne natryski. Podobnie część kabin wyposażona była w telefony wewnętrzne do rozmów z innymi pasażerami lub administracją. Przedstawiam Wam ceny rejsów, które są podane w dolarach amerykańskich. W latach 1935-1938 za jednego dolara należało zapłacić 5,30 zł. Przykładowo za kabinę zewnętrzną z dwoma łóżkami i prywatną łazienką w sezonie letnim należało zapłacić 198 dolarów, 1049 zł. Podróż w jedną stronę Gdańsk-Nowy Jork, suma była gigantyczna. Jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesne zarobki, średnia pensja w dużym mieście wynosiła 200 zł, były to pieniądze wręcz nieosiągalne dla pracowników rolnych, którzy zarabiali miesięcznie około 36 zł. Większość pasażerów MS Batory z rejsu z Kopenhagi do Nowego Jorku w klasie turystycznej drugiej podróżowali przede wszystkim obcokrajowcy. Natomiast zdecydowaną większość pasażerów trzeciej klasy stanowili Polacy. Transatlantyki na pokład zabierały około 750 pasażerów, tym mniej więcej połowę w klasie turystycznej i trzeciej. MS Batory rozpoczął swoją pierwszą podróż z włoskiego portu w Trieście, kierując się do swojego portu domowego w Gdyni. W trakcie 20-dniowego rejsu statek odwiedził 8 portów, w tym Dubrownik, Barcelonę, Casablanca, Funchal, Lizbonę, Londyn oraz Brunsbüttel i Hontlau. Koszt podróży za osobę wahał się od 490 zł do 1250 zł i zawierał pełne utrzymanie na czas trwania rejsu oraz postoju w portach, a także pokrywał wydatki związane z paszportem zbiorowym, wizami, opłatami portowymi oraz kosztami zaokrętowania i lądowania.
polowania. Dodatkowo płatne były opcjonalne wycieczki po miastach, do których przybijał Batory. Na przykład zwiedzanie Dubrownika kosztowało 17 zł, a Barcelony 26 zł. Osobom wyjeżdżającym z Polski proponowano przejazd pociągiem z Katowic do Triestu z pełnym wyżywieniem. Cena biletu kolejowego wynosiła 99 zł za drugą klasę i 74 zł za trzecią klasę. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego materiału, a jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do obserwacji mojego kanału. Hej!